Uwaga! Pierwszy Egit sklep, a w nim ubrania dla sztywnych jak kopyto Szeligi i Borka. Linki pod filmem w opisie. Kobiety mafii, Roxa, Beatrice. Witam wszystkich na kanale Barankiep. Nie bierzcie tego materiału jako wyrocznię ostateczną. To tylko moje osobiste dochodzenie. Jeżeli dotknie ono któreś z osób, które w najbliższym czasie opiszę, to nie chciałbym, żeby odebrali tego jako obrazę, a bardziej jako podziw, że nie wylądowali jeszcze w Choroszczy. Matka Polaka, nie mylić z matką Polką, półświatku znana również jako Królowa Nocy. Pewnie każdy z was pyta, ale jak to się właściwie zaczęło? Jest po prostu przygupem dla mnie i uspokój się, bo ludzie już ciebie tak drwią, że jak się przybliżysz do mnie, to ci tak przypierdolę. Naprawdę, kurwa, młody, ogarnij się, bo nie ruszasz tego tematu, nie ten level, rozumiesz? Nie ten level, uspokój się, dobra? Mamy Fame MMA 1 i każdy, kto oglądał galę od początku, to pamięta legendarne konfrontacje Adriana Polaka z niestety już świętej pamięci Dawidem Ozdobą. Jak wlatuje wiekopomny but na cymbał, który zapoczątkuje tą piękną historię. Przecież to ty leżysz dupę Magicalowi, żeby się tam wyświetlanka kurwa bawił. Następstwem tego konfliktu miało być starcie obu panów na Fame MMA 2, ale ktoś obstrał zbroję i przeciwnikiem został legalny Adbooster. Po nieszczęsnej walce Adboostera z Dawidem, Dawid kręci się po oktagonie i nagle zostaje zwyzywany przez jakąś rudowłosą, makaronową kobietę. Dostałem klapsa na dziąsło, zobaczyłem kilka gwiazd, no w końcu fajne na same gwiazdy, prawda? 4 lata temu było mnóstwo nagrań z perspektywy publiki, gdzie można było spokojnie zweryfikować, o jaką osobę delikatnie chodziło. Aktualnie wszystkie są prywatne, także kto ma wieść, ten wie. Na szczęście zachowały się jednak liczne zdjęcia, za które nie można strajkować na YouTubie. Idziemy dalej. No i po gali Fame MMA 2 na portalu wykop.pl zgłosił się pewien użytkownik, który rozpoznał kobietę z nagrań i podzielił się swoją historią na portalu, czyli w jakich okolicznościach miał przyjemność spuścić się na Roxanę. Poprzesyłał wtedy jej aktualne anonse z nieistniejącej już platformy Roxy, żeby cała reszta mogła sobie mniej więcej zrobić obraz całej sytuacji. Dla pewności jednak inny użytkownik portalu postanowił udać się do Roxany i nagrać dyktafonem cały meeting. Dla porównania postanowiłem zestawić ze sobą 2 różne nagrania z sieci, żebyście mogli sami ocenić, czy tutaj ta barwa głosu oraz sposób, w jaki ona rozmawia, może mieć jakiś związek. Spokojnie. No ale posłuchaj, no ja nie siedzę z panami godzinę za 200 zł, no uszanujmy się. No tak się tak jest napisane. Nie jest napisane godzinę, za spotkanie mam. Jeżeli jest jedna cena, to jest za spotkanie. Nie ma tam pół godziny i 15 minut. Tak, ja za 200 zł będę się spotkała. Dał ci ja wchodziłeś i ten. No słuchaj, to że ja w minutę spróbuję w ten sposób, nie przyjmij humoru, rozumiesz, no? No, cześć mamo, dam cię na głośnik, cię dam, słyszysz? Jestem, mamo, mam tą transmisję na żywo, co ci mówiłem. No to Adrianek, ja jestem na policji teraz, zaraz wracam do Warszawy, zresztą zgłaszam i idę do adwokata, no. Dobra. Daj mi się skupić, bo tyle godzin mi dobra, się dobra. Dobrze. Mamo, okej, spoko, nie denerwuj się. Już wyłączyłem już. Poczekaj, mamo, ale chodzi o to, że nie chcę. Mamo, nie nakręcaj się, nie mów żadnych danych tego gościa, bo tego nie możemy robić. Będę mówiła, będę, bo będzie miał sprawę, no i to zgłaszam w Warszawie na policję.
jest bardzo dużo takich powiązań, także zapraszam Was do lektury. A jeżeli chodzi o jakieś konkretne dowody, które, no jak się sami pewnie domyślacie, nie mogę wstawić na YouTube, to zapraszam na naszą grupę. Tam dowiecie się więcej. Link do grupy Polski Związek Gitów na Wolności macie w opisie, ale gdyby link nie działał, to po prostu ręcznie wpiszcie i od razu Wam wyskoczy. Idziemy dalej. Z pewnych źródeł wiem, że usługi u tej kolorowej pani nie są najwyższych lotów i jedyne uniesienia, na jakie możecie liczyć, to uniesienie waszych brwi przy happy endzie, w sensie z rozczarowania. Bekę mam ogólnie z inteligencji ludzi. Co trzeba mieć w bani, żeby mając imię, na przykład Beata, założyć sobie konto na Roxie z nickiem Beatrice? Ja próbuję to zrozumieć i dlatego odnalazłem jakąś tajemniczą, wolną od zobowiązań panią na Facebooku z charakterystycznym kolczykiem, ze znajomymi z Grochowa i pieskiem od syna. Kto ma wiedzieć, ten wie. Mam nadzieję, że zaakceptuje moje zaproszenie i w ten sposób uzyskam jakieś wyjaśnienia. Swoją drogą to myślałem, że uzyskam jakieś wyjaśnienia od Paprykosa, ale z najnowszych newsów okazało się, że panowie mogą być braćmi, po prostu z różnych meetingów. Opinie są oczywiście podzielone, takie odkrycia bywają traumatyczne dla poszkodowanego, no i całej jego rodziny. Ja jak patrzę jednak na to z boku, to nie wiem dlaczego, może jestem zwyrolem, choć nie pytałem, czy założyłaby OnlyFansa, to czuję pewne zadośćuczynienie w tym wszystkim. Bo przecież to, co dajesz ludziom, to zawsze do ciebie wraca i nie oszukujmy się. Od 4 lat nie widać żadnych zmian u tych ludzi. Zgniły Adrian odnalazł swoją wiarę i jako półczeczen z zasadami atakuje swoje ofiary od tyłu, już pomijając kozy oczywiście. No i oczywiście Roxa, nadal wrzucająca wszędzie swoje ogłoszenia i nie kwapiąca się nawet, żeby chociaż zmienić perukę, jak zmienia miasto. Swoją drogą bardzo podoba mi się walka Roxy syna z wiatrakami i ten umysł, który zatrzymał się w gimnazjum, który myśli, że agresją przekona świat do innej rzeczywistości. Życie pisze najlepsze scenariusze, cytując klasyka. Kozaka, jest u ciebie rodzinne. Nie rób siebie kozaka, bo śmieciu jebany.